wzruszający moment, kiedy mogę po raz pierwszy powitać Państwa w sali stulecia niepodległości. Szanowni Państwo, goszcząc dzisiaj Pana Ministra, mamy okazję do wspólnej refleksji dotyczącej etosu służby cywilnej. Służby cywilnej zarówno w naszym państwie, jak i w innych państwach europejskich. Sądzę, że zarówno w wystąpieniu Pana Ministra, jak i w naszej dyskusji, partnerskiej dyskusji, sprawy etosu nie znikną z naszej refleksji. Nie mam jednak wątpliwości, że inne kwestie związane może z bardziej prozaicznymi doświadczeniami, które łączą się z tym, co ten etos gwarantuje, a więc ścieżką pełną poświęceń, pracą, profesjonalizmem, z zawodową rzetelnością i determinacją. No i co do tego na co dzień, na bieżąco jest bezwzględnie potrzebne.